Po szczęśliwej dla Piasta Gliwice 24. kolejce rozgrywek niebiesko-czerwoni awansowali na trzecie miejsce w tabeli i do lidera. Termaliki Brudbet Nieciecza brakuje gliwiczanom zaledwie 2 punktów. Sytuacja może zmienić się już w piątek 13. o godzinie 19, gdy na stadionie przy ulicy Okrzei Piastunki zmierzą się właśnie z zespołem z Niecieczy. No dobra, jak i przed każdym meczem, koncentracja, wszyscy gotowi, все готовы, все понимают, что это важный очень матч. Я сам думаю, что этот матч даже за 6 пунктов, не за 3. Поэтому концентрация есть и все готовы. Wiadomo, jaka jest stawka tego meczu i chcemy ten mecz wygrać. Piast z Termaliką grał dotychczas 3-krotnie. Bilans jest dla gliwiczan korzystny, ale Piastunki rywala nie lekceważą. No, przygotowanie jak przed każdym meczem. Wiadomo, że gramy z dobrym zespołem, ale żadnych jakichś specjalnych przygotowań nie ma. No jak, my wszystkim meczem gotujemy się jednakowo, każdy zapiernik jest ważny. Jak przed każdym meczem i teraz piłkarze Piasta duży nacisk kładą na ćwiczenie stałych fragmentów gry. Przed każdym grą my rabatujemy standardy. Jeden trening w tygodniu przeznaczony jest, aby poćwiczyć te stałe fragmenty gry. Akurat dzisiaj trener zdecydował, że to trenujemy. Bez wątpienia przed starciem z Termaliką poprawy wymaga też obrona. No na pewno, my jako obrońcy chcielibyśmy, aby każdy mecz kończył się na zero z tyłu, ale jak wygramy 3-2, to też myślę, że będzie źle. Źle będzie natomiast, jeśli gliwicki stadion będzie w piątek świecił pustkami. Piastunki nie ukrywają, że pełne trybuny i głośny doping dodają im skrzydeł. Na pewno wszyscy chcielibyśmy, żeby tych ludzi przychodziło jak najwięcej, żeby był cały stadion. Wiadomo, że przy takiej atmosferze i dopingu lepiej się gra.